Cześć moi drodzy, dzisiaj na naszym serwisie, moi drodzy, jak widzicie, Zontes 125, wersja aluminium. Pozwoliłem sobie na taką krótką recenzję jako serwisant i motocyklista. I powiem wam, no motocykl fajny jest, dużo plusów, bardzo pozytywnie zaskoczyły łamie przyczepność tych dziwnych opon na asfalcie. Motocykl ma 125 cm pojemności, jest full LED. To znaczy, że światło ma wszystkie LEDowe. Skrzynia sześciobiegowa, silnik, jak widzicie, podobny do Yamaha YZF125R. Bardzo solidne napinacze łańcucha, zobaczcie, to jest bardzo ważne. Łańcuch o-ringowy. Wszystko tutaj jest w tym akurat modelu aluminiowe. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jakie plusy? Bardzo fajnie się go prowadzi. Jest ABS, ABS jest bardzo czuły. Hamulce tutaj bardzo wyśmienicie pracują. A za sprawą tego, że ta tarcza jest troszeczkę większa niż w standardzie w takich motocyklach. Już nie wspomnę o przedniej tarczy, która jest naprawdę duża. Nie pamiętam wymiarów, motor waży 160 kg. Pojemność zbiornika 20 litrów. Prędkość maksymalna, tak jak pisze producent, bo wyczytałem, to jest 90 km na godzinę. Ja nim jechałem 103 na szóstym biegu. Ale powiem wam, że gdyby skonfigurować inaczej układ napędowy, pojechałby trochę szybciej. Jakie minusy? Przy większej prędkości, moi drodzy, ma tendencję kierownica do myszkowania. Jak się nią lekko ruszy, to motor wpada w takie myszkowanie po drodze. Nie do końca jest to fajne, ale można to opanować. No i bardzo głośno pracujący airbox filtra, który naprawdę dudni. To mi się nie podoba, to jest moja prywatna opinia i ocena. Nie bierzcie tego pod uwagę, chyba że chcecie, no to bierzcie. Tyle mogę powiedzieć. Co chciałem jeszcze powiedzieć na temat układu wydechowego. Bardzo fajnie skonstruowany wydech, schowany pod motocyklem ze stali nierdzewnej. Będzie żył długo, tyle mogę powiedzieć. Silnik w miarę dynamiczny, cicho pracuje, jeśli chodzi o obsługę serwisową, bardzo fajny jest, dostęp do filtra powietrza bardzo fajny. Troszeczkę gorszy dostęp do zaworów, bo trzeba zdemontować całą górę i dopiero dostajemy się do zaworów. Ale wiadomo, to w serwisie z reguły tak bywa, że te motocykle tak są zbudowane. Jesteśmy od tego, żeby właśnie to robić. Zbiornik na płyn hamulcowy, tylnego hamulca, bardzo fajny, designerski, powiem wam, przezroczysty. Elegancko wszystko widać, że jest tutaj płyn, że jest bardzo czyściutki. Hamulce naprawdę, tak mówię, ABS działa bardzo wyśmienicie, hamulce są bardzo fajne. Ten motocykl ma przejechane 2000 km z hakiem, ale powiem wam, no pracuje elegancko. Silnik nie wibruje. Znaczy, wibruje minimalnie, jak to każdy silnik jednocylindrowy, ale w tym to jest tak, że tak powiem, na przyzwoitym poziomie. Jedno, do czego mógłbym się tutaj przyczepić, to do tego, że ten airbox bardzo głośno pracuje i to denerwuje. Tłumik w miarę cichy, nie wali po uszach, lampa full LED, nie wiem, ona dopiero zaświeca się chyba, jak się uruchomi silnik. Uruchomimy silnik. Ładnie wszystko świeci. LEDowe światło. Bardzo ładnie skonstruowane. Stop LEDowy nie urywa dupy. Ale jest ok. Fajne jest to, że mamy tutaj odczyt temperatury bieżącej płynu chłodniczego. 53 stopnie silnik teraz ma. Obrotomierz, prędkościomierz, przebieg dzienny i ogólny, wskaźnik poziomu paliwa. Moi drodzy, to chyba było tyle. Nie wiem, może się komuś przyda ta opinia. Ogólnie motor myślę, że jest bardzo fajnym motocyklem. Poleciłbym go, ale nie ze względu na filtr, który bardzo głośno pracuje. Pozdrawiam serdecznie.